Dzień dobry Państwu. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję. I bardzo dziękuję za zaproszenie. Już po raz kolejny mam możliwość gościć w tych progach z tematyką, która jest mi bliska, którą zajmuję się od iluś tam już lat. I dzisiaj przygotowałem dla Państwa wystąpienie, referat na temat chaosu przestrzennego. Co to jest chaos przestrzenny? Nie będę definiował. To jest pojęcie ogólnie znane. Bardzo często stosowane, zamiast niego używa się też bezład przestrzenny, dysfunkcje przestrzenne i wiele tego typu różnych podobnych, nie tożsamych, ale podobnych określeń. No i tak się złożyło, że o tym chaosie przestrzennym wszyscy zaczęli mówić, tak mniej więcej od 10, nawet 15 lat w Polsce. Coraz więcej prac powstawało i coraz więcej było głosów ostrzegawczych, jak to wszystko pokażę. Tylko dotychczas nie było wyliczeń. Nie było takich dokładnych, powiedzmy, danych, ile nas ten chaos przestrzenny kosztuje. Bo to, że jest chaos przestrzenny w Polsce, że jest kryzys gospodarki przestrzennej, to wszyscy zajmujący się tą problematyką wiedzą. Natomiast to, ile to kosztuje, dotychczas były różne wyrywkowe dane. Postanowiliśmy w kontekście przestrzennego zrozumienia kraju taki raport przygotować. No więc tak, historia tych analiz jest długa. Ja tutaj przykładowe pokazuję dwie rzeczy w tej chwili, mianowicie raport o przestrzennym zagospodarowaniu Polski, który rozwijaliśmy w Instytucie na początku pierwszej dekady obecnego stulecia i tysiąclecia zresztą też, ale także analizy stanu warunkowań prac specyficznych w gminach w 2014 roku. I to jest zadanie, które zrobimy dla Ministerstwa Odpowiedzialnego za Gospodarkę Przestrzenną. Tych raportów powstało już 13, miesiąc temu oddaliśmy kolejny. No i to jest też taka kopalnia wiedzy na temat planowania przestrzennego w gminach. Także ten raport, który powstał w kontekście przestrzennego kraju, no jest w jakimś sensie kontynuacją pewnych rzeczy, różnych zresztą silnie tylko naszego Instytutu. Przede wszystkim tu pragnę wspomnieć na taki raport, który bardzo podobny, który właściwie był pierwowzorem tego naszego dużego raportu. Był taki raport w 2013 roku opracowany przez nasz Instytut i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, a z inicjatywy pana doktora Adama Kowalewskiego, pewnie znanego części państwa, był minister budownictwa i osoba, która aktualnie no, bardzo, bardzo, bardzo dużo robi dla gospodarki przestrzennej, dla ratowania tej sytuacji, która jest, tak można powiedzieć. No oczywiście, jak mówiłem, dyskusja na ten temat była bardzo szeroka. Nawet myśmy swego czasu opublikowali list otwarty do premiera, do prezesa Rady Ministrów na temat tych kosztów chaosu przestrzennego, że to jest zgubne dla gospodarki, dla społeczeństwa. Tam liczyliśmy pewne wskaźniki. No było to niestety bez... No, pewna dyskusja w mediach była może zbyt mała. Potem wiemy, że były kolejne próby naprawy tego stanu kryzysowego. Powstała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego. To nie jest zresztą jedyna komisja, która zajmowała się przygotowaniem ustaw. Tych prób było 4 albo 5 bodajże. Kodeks, jak wiemy, został wycofany. Powstały nowe założenia do zmiany ustawy o planowaniu zarządzania przestrzennym. Były prezentowane w grudniu w naszym instytucie te pierwsze założenia. To jest dostępne już. Na tym można debatować. No i przejdźmy do tego naszego raportu. Zawiązała się grupa około 30 osób w Komitecie Przestrzennego Zarządzania Kraju. Inicjował to wszystko pan dr Kowalewski, także pan profesor Markowski, szef tego komitetu i moja skromna osoba. I po dwóch latach udało nam się opublikować w takich oto trzech tomach. Ja te wszystkie materiały Państwu po prostu puszczę w obieg, żeby były przepływ informacji. To są wersje drukowane. Powstały trzy tomy tego raportu, gdzie po kolei analizujemy no, różne uwarunkowania z nim związane. Oprócz tych trzech tomów jeszcze powstała monografia, też jest tam, a także szereg artykułów i między innymi, no właśnie, była mowa o panu profesorze Hefnerze, doktorze Gibasie, oni brali udział w tym zespole, za chwilę to będę pokazywał. Czyli ta potrzeba w powstaniu tego raportu wynikała z silnego kryzysu w gospodarce przestrzennym, problemem przestrzennym, no co powoduje te właśnie dysfunkcje i straty przyrodnicze, społeczno-gospodarcze. W pracach wziął udział, jak mówiłem, około prawie 30 autorów z całego kraju, także z tego instytutu pan profesor Hefner jest tutaj związany, brał w tym udział. Raport składa się z trzech tomów, to jest ponad 800 stron, to jest dotychczas nie powstało nic większego w Polsce i jest to w jakimś sensie no, kompendium dotyczące no, tego niestety chaosu przestrzennego.
Jakie jego były cele? Otóż po pierwsze identyfikacja zjawisk chaosu przestrzennego. To jest oczywiste, żeby to w jednym miejscu to wszystko zidentyfikować. Na podstawie między innymi kwerendy opracowań źródeł danych. Tutaj się okazuje, że bardzo wiele osób w Polsce tą tematyką się zajmuje. Między innymi są tutaj panie, przyjechały aż z Torunia. Bardzo dziękuję, że mamy taki wymiar taki trochę ogólnopolski, tam się zrobił. Pani profesor Krajewska i pani profesor Siemińska. Także te próby są w różnych miejscach podejmowane i w jednym miejscu udało się też taką kwerendę zrobić. No i oczywiście to, co najważniejsze. Jak powiedziałem, próba oszacowania tych kosztów pod względem ich wartości według różnych mierników ilościowych. To oczywiście nie tylko pieniądz, ale także czas, straty powierzchniowe, jak różne wskaźniki jakościowe, to wszystko jest w tym raporcie. Ponadto zidentyfikowaliśmy uwarunkowania przyczyny chaosu przestrzennego, no i próba wskazania dróg naprawy, to co jest najważniejsze. Celem raportu jest też właśnie wyjście z tych, powiedzmy, murów naukowych do społeczeństwa i uświadomienie społeczeństwu i biznesowi na problem olbrzymich kosztów generowanych przez wadliwe prawo planistyczne. Ile to kosztuje nas wszystko, za chwilę to wszystko Państwu szczegółowo. W miarę możliwości czasowych, bo oczywiście 800 stron nie da się przedstawić w ciągu godziny, byłoby to niemożliwe. Kilka takich rzeczy porządkujących. Klasyfikacja przyczyn chaosu przestrzennego, jako żeśmy sformułowali. No, generalnie przyczyny są historyczne, to jest taka klasyfikacja genetyczna wynikająca z procesów rozwoju na różnych terytoriach, zwłaszcza w państwach zaborczych, bo różna polityka i te rzeczy związane z polityką osadniczą, z tym rozproszeniem Chinem do dzisiaj się odbijają, że tak powiem, czkawką. Rabunkowa okupacja wojenna, pierwsza, druga wojna światowa, nakazowe rozdzielcze z gospodarka PRL-u to są takie główne historyczne uwarunkowania. No i współczesne. Współczesne to nie są tylko, wyłącznie, jak to się często powtarza, kwestie prawno-planistyczne. Że to jest prawo, oczywiście jest bardzo ważne, ale nie tylko. Prawo jest pewnym wynikiem, jest pewnym efektem no, pewnego rozwoju cywilizacyjnego i na jakim etapie jesteśmy. Takie jest trochę prawo, no, tak to wygląda. Więc te współczesne uwarunkowania są również modernizacyjne, postmodernizacyjne, do tego potem wrócę, ale także psychologiczno-społeczne, to jest też bardzo ważne. No, kilka takich uwarunkowań współczesnych, modernizacyjnych. Mamy w Polsce procesy suburbanizacji, rozlewania się miast, które wynikają z tego, że chcemy mieszkać lepiej, ale co jest charakterystyczne i to, co udało nam się zidentyfikować, no jeszcze może w starszych badaniach, ale że ta suburbanizacja, to rozlewanie się miast, to nie są tylko wielkie metropolie. To nie jest tylko Warszawa, Poznań, Kraków, Trójmiasto, Gdańsk i tak dalej, ale także również mniejsze miasta. Na tej prawej mapie Państwo widzicie, że migracje ze środków subregionalnych, czyli tam powiedzmy, nie wiem, Zełku, Suwałk, Zamościa, z Białej Podlaski, z Pili i tak dalej, tam również to wszystko zachodzi. Jakbyśmy niżej jeszcze zeszli na miasta powiatowe, jeszcze mniejsze, też to jest tak, że to jest niestety powszechne zjawisko tej dekoncentracji w ramach aglomeracji większych i mniejszych. No i tak to wygląda, te zdjęcia bardzo często pokazywane, jak to wygląda z lotu ptaka, różne miejsca w Polsce, zarówno duże miasta, strefy turystyczne. Nie wiem, czy dobrze to widać, ale ta zabudowa jest taka rozproszona, chaotyczna. Aglomeracja warszawska, no to jest jasne. Ten obrazek bardzo często jest pokazywany jako przykład właśnie tego, że to jest urban sprawl. W Polsce, nie wiem, czy właściwa jest dyskusja w tych tomach, nie wiem, czy to jest właściwe. Urban sprawl, jak to potem jeszcze będę pokazywał, w krajach zachodnich jest stosunkowo równomierny. To jest żabi skok, to jest takie, powiedzmy, rozlewanie się, ale to jest wszystko jeszcze w miarę uporządkowane. W Polsce jest to bardzo chaotyczne i jeśli weźmiemy sobie mały obszar no, na zachód od Warszawy. No i kiedy mamy już bazy danych adresowych, różne tego typu szczegółowe bazy, jeśli sobie tam to zilustrujemy, widzimy, jaka jest skala tego rozproszenia. No i właśnie trzeba przejść do tego, skąd to się bierze. Wadliwe prawo. Wadliwe prawo przede wszystkim tak. Co to jest miejscowy plan stosunku przestrzennego, na tej sali nie trzeba mówić. Mamy plany miejscowe, jest pokrycie około 30% powierzchni kraju. Tu jest najnowszy synteza naszego najnowszego raportu. A może to wszystko też jeszcze puszczę obiegiem. Mamy przekroczone 30%, ale co w tych planach jest? Otóż błędem, jak się okazało, było dotychczas takie naleganie, jakby taka polityka, że trzeba wszystko pokrywać planami miejscowymi. Otóż okazało się, że jak dane są już od około
bodajże chyba od 8 lat. Mamy dane, co jest w tych danych planach miejscowych, jakie są tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, rodzinną, usługową, funkcje rolnicze, techniczne, różne inne. Mamy to wszystko. Jeśli to wszystko policzymy, mamy w kraju w samych planach miejscowych 1 300 000 hektarów terenów mieszkaniowych. 1 300 000, co to znaczy? To znaczy, że biorąc pod uwagę takie bardzo, bardzo delikatne, powiedziałbym, wskaźniki chłonności demograficznej, czyli tam jakieś 25 osób na hektar przy zabudowie przy jednorodzinnej, około 150 osób przy zabudowie wielorodzinnej, wiemy, że to jest wielokrotnie przekroczone, ale też takie bardzo ostrożne, bardzo ostre założenia, w planach miejscowych może zamieszkać 60 milionów osób. Jeśli weźmiemy studia warunkowań kierunku wzrostu przestrzennego, to może być między 130 a 200 milionów. No więc kilka razy już mówiłem z takim czarnym humorem, że Polska kryzys migracyjny w Europie to może rozwiązać, bo mamy miejsca tutaj na setki właściwie milionów osób. Oczywiście to znaczy? Znaczy jest bardzo silna nadpodaż gruntów budowlanych. Te grunty nie są wiele warte, potem do tego wrócę, bo gdyby wszyscy nagle chcieli kupić, nie okazałoby się sprzedać, okazałoby się, że nie ma na to nabywcy. Jak to w Polsce wygląda, to Państwo widzicie, ile razy, to jest taka mapa pokazująca, ile razy ludzi może więcej zamieszkać niż mieszka obecnie, no na podstawie tych planów miejscowych, czyli mamy wielokrotność nawet rekordowa powyżej 20 razy więcej może zamieszkać, oczywiście te tereny nie zostaną zabudowane. Tak to wygląda w regionie Warszawy, no trochę lepiej, bo 10-krotnie tam jakieś gminy, powiedzmy, taka bardzo znana gmina Lesznowola i Piaseczna, 70% pokryte terenami mieszkaniowymi w planach miejscowych. Więc mamy tą silną podaż gruntów budowlanych, no, która sprzyja temu, żeby budować się wszędzie, jeśli wszędzie, to bez ładu, bez składu, bez porządku. No też taka wizualizacja może bardziej przemawiająca. Jedna kropka to jest 5 tysięcy osób, zabudowie jedno, wielorodzinnej, zagrodowej też trochę. No jest tego, widzimy, wszędzie można mieszkać. Zgodnie z prawem. To oczywiście jest wszystko dokładnie udokumentowane. Tych liczb nie będę za wiele to dzisiaj Państwu pokazywał, ale kilka warto podać. W strefie podmiejskiej Warszawy obliczenia pokazują, że na ponad 3 miliony osób może zamieszkać, czyli jeszcze 2-3 razy tyle, ile jest obecnie. Aglomeracja krakowska 1,5 miliona, nawet olsztyńska 500 tysięcy prawie, wrocławska 700 tysięcy, kielecka 400 tysięcy. No to są rzeczy nadpodażowe w bardzo dużej ilości. Skąd to się już tak dokładnie się bierze? Z odrolnień. Otóż w planach miejscowych mamy z wszystkich gmin te dane. Z wszystkich gmin, które mają plan miejscowy. Odrolniono po 2003 roku ponad 600 tysięcy hektarów. No to jest 6 miliardów metrów kwadratowych powierzchni. Gdzie to też Państwo widzicie aglomeracje przede wszystkim, ale nie tylko, też strefy turystyczne, południowa Polska. No właściwie wszędzie w bardzo różnych miejscach to nie jest jakaś taka prawidłowość, że tylko aglomeracje, to jest w różnych miejscach te odrolnienia są. W samych strefach podmiejskich według najszczerszych wyliczeń może zamieszkać 18 milionów osób. Dla 150 miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców, takie strefy podmiejskie były tam kiedyś wyznaczone, to można gdzieś tam wyznaczyć w literaturze, w programie ESPON, może zamieszkać 18 milionów osób. Czyli właściwie możemy pół Polski przenieść na przedmieścia i to się zmieści. A pamiętajmy, że to są tylko plany miejscowe. Tylko plany miejscowe odrolnienia. Można przecież budować na podstawie WZ-ek, doskonale wiadomo. I tak się połowę budynków w Polsce realizuje. Przechodząc już do kosztów, do tego, co jest w naszym raporcie najistotniejsze. No, to jest takie obrazkowe, trochę takie popularyzacyjne zobrazowanie kosztów, jakie są w strefie podmiejskich, jakie są w miastach. I według opracowań amerykańskich, no, gdzie ten Evans Paul się pisze setki artykułów, wychodzi im, że 2,4 raza jest drożej w strefie podmiejskiej niż w mieście. 2,4 razy, zapamiętajmy te liczby. Natomiast tymczasem, jak mówiłem, na świecie ten urban sprawl wygląda w ten sposób, w Polsce wygląda tak. No w związku z czym trzeba, co jest oczywiste, więcej infrastruktury, więcej wszystkiego, za chwilę będę to wszystko Państwu pokazywał. Ale tylko taki bardzo prosty wskaźnik pokazujący, ile razy więcej sieci wodociągowej na jednego mieszkańca przypada w strefie podmiejskiej względem miasta. Ile razy? Pamiętajcie Państwo, tam było 2,5 raza. 2,5 raza to na tej mapie są te kolory, dwa razy to są do dwóch, to jest ten kolor niebieski. Kilka miast gdzieś tam południowej Polsce, jakiś Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Krosno chyba tam wyskakuje, tak, Gorlice.
Natomiast ten kolor zielony to jest między 2 a 3, czyli jeszcze zielony, bo możemy tego dorzucić. No, Zielona Góra, tutaj mamy Opole, Katowice, no, ale to jest inna sytuacja, bo to jest konurbacja. Czyli mamy jakieś 10, 15, 20% może tych miast, gdzie to jest podobnie jak na zachodzie. A wszystkie pozostałe strefy podmiejskie, ta krotność to jest 3, 5, nawet 10-krotnie więcej. Rekordowo to bodajże chyba w przypadku Olecka bodajże 18 razy więcej. Olecko, ale Bałuk nie pamiętam. To jest z tych miast na Mazurach, a może gdzieś tam na Warmii, Lidzbark Warmiński. No i ważne. W każdym razie chodzi o to, że u nas te koszty są niepomiernie większe. I jak mówiłem, to nie jest urban sprawl. Pan profesor Solarek używa takiego sformułowania, że to jest rozsiewanie się. Że to jest rozsiewanie się. Urban sprawl mimo wszystko jest uporządkowany. Jakie są inne grzechy jeszcze planów miejscowych? No to silne rozdrobnienie planów miejscowych. Jeśli byśmy przeciętne powierzchnie sobie w ten sposób zilustrowali w różnych latach, widzimy bardzo dużą liczbę planów o powierzchni do poniżej 10 hektarów. No, jaka jest wartość porządkująca takiego planu, to ja nie wiem. Ale są też plany, które mają jeszcze mniejsze powierzchnie, poniżej 1 hektara. I tak się złożyło, że dzięki danym firmy, takiej komercyjnej Geosystem, udało się uzyskać dane o 1/3 planów miejscowych w Polsce. To jest bardzo dużo. Dotychczas były tego typu opracowania dla jednej gminy, dla jakichś małych obszarów. To badanie bazowało na 15 tysiącach planów, więc 1/3 Polsce. Planów miejscowych mam w Polsce około 50 tysięcy, chyba już te 50 tysięcy jest przekroczone. Więc mieliśmy około 1/3. No i jakie są kształty tych planów? No w takie przypadki, jaki jest kwadrat, prostokąt, no są, ale nie są niestety w większości. Większość kształtów planów miejscowych ma kształty dziwne, a nawet bardzo dziwne. O, widzicie Państwo, nawet są takie kształty wzdłuż dróg, bo zgodnie z jakąś tam, powiedzmy, ustawą trzeba zrobić plan miejscowy wzdłuż drogi, żeby tam coś, powiedzmy, nie wiem, pociągnąć linię jakąś wodociągową czy coś. No i takie plany miejscowe się też uchwala. No, uchwala się takie plany miejscowe, gdzie wycina się różne rzeczy, na przykład lasy, czy jakieś pola uprawne, czy coś innego. No ale zgodnie, pamiętajmy, że jeśli to są tereny mieszkaniowe na przykład tylko, tu jest teren rolny, no to na zasadzie dobrego sąsiedztwa, decyzja WZ, no i co? No i budujemy tutaj, prawda? Nie ma zakazu. No więc takie są realia. Jeśli te wszystkie plany miejscowe sobie naniesiemy i uporządkujemy według wielkości, to jest skala logarytmiczna, więc duża grupa poniżej 1/10 hektara. To jest właśnie plan miejscowy dla jednej działki, prawda? Poniżej hektara, no widzimy, że to jest to są płaty, bo okazuje się, że plany miejscowe nie są w jednym kawałku. Około 1/3 planów miejscowych w Polsce ma 2-3 lub więcej kawałków i takim planem jest taka jedna gmina, w której plan miejscowy jest chyba w 320 kawałkach. To są jakieś działki w różnych miejscach gminy i to jest plan miejscowy, tak się nazywa dla tych różnych działek. No, to jest taka 300-krotna decyzja o warunkach zabudowy właściwie. No właśnie, te decyzje lokalizacyjne, gdzie one są? Wydano już 2 miliony tych decyzji. W 96 czy 7% one są pozytywne. Zgodnie z prawem nie można zablokować takiej decyzji, bardzo trudno jest to zrobić. Wydano 2 miliony, no w aglomeracje, ale także całe tutaj mamy Podkarpacie, Kotlina Sandomierska, cała Wielkopolska, Kujawy, Kaszuby i Trójmiasto. W różnych miejscach jest to bardzo, bardzo, bardzo intensywne. No wiemy, że te decyzje w warunkach zabudowy są tym takim gwoździem, to trudno, które bardzo nam przestrzeń dekomponują. Przejdźmy trochę do tego, potem jeszcze wrócę. Przejdźmy do tych przyczyn, powiedzmy. Ja mówiłem teraz o prawie, o tych prawnych uwarunkowaniach, tych planach miejscowych, które są złe. Studia uwarunkowań też są niedobre. Ale przejdźmy trochę do kwestii społecznych. Tutaj o tym może warto powiedzieć. Więc dlaczego w świadomości społecznej ład, estetyka nie są najważniejsze? No, wynika to, moim zdaniem, opublikowałem to kiedyś, to trochę wynika właśnie z koncepcji tej hierarchii potrzeb, koncepcji Maslowa. Na początku chcę mieć dach nad głową, a dopiero na samym końcu patrzymy, czy jest wokół ładnie. Więc dopóki te potrzeby niższego rzędu nie zostają zaspokojone, no potrzeby wyższego rzędu, o nich nie myślimy. Tak jest dla 90% pewnie społeczeństwa. Niestety jesteśmy społeczeństwem biednym. To jest oczywiste. Coraz bardziej bogatszym, ale wciąż niestety nie tak bogatym jak kraje zachodnie, zresztą o dłuższych tradycjach demokratycznych, każdych różnych innych.
Więc dopóki nie wzbogacimy się, nie zaspokajamy tych potrzeb różnych związanych właśnie z mieszkaniem, z dostępnością przestrzeni, z tego typu rzeczami, no ta ładna estetyka niestety nie będzie na wysokim miejscu. No, smutna konstatacja, może o tym podyskutujemy jeszcze. I przejdźmy już do tego raportu, co w nim jest. Otóż w raporcie naszym o kosztach chaosu przestrzennego zidentyfikowaliśmy takich dziewięć grup zagadnień, w których to prowadziliśmy bardzo szczegółowe badania. Jak powiedziałem, kwerenda literatury, ale także różne oryginalne badania, na przykład profesora Hefnera i doktora Gibasa. A więc osadnictwo, rynek nieruchomości, generalnie rozwój, rolnictwo i obszary wiejskie, transport, mobilność, infrastruktura komunalna, środowisko przyrodnicze, warunki jakościowe, bezpieczeństwo publiczne. Takie mniej więcej były główne obszary tego naszego raportu. Powstała, ja tego nie będę oczywiście, to jest tylko pokazanie, chcę pokazać gigantyczną pracę, żeśmy w ramach tego zespołu wykonali. Powstała matryca przyczyn, skutków, kosztów w tych obszarach i przykłady konkretnych kosztów. No, około 150 takich szczegółowych kosztów udało nam się w tym naszym raporcie czytomowym zebrać i żeby widać było w jaki sposób to wyglądało. Przykładowe trzy koszty z literatury i na podstawie badań. A więc na przykład przeciętny koszt obsługi ponadmiarowej odległości budynków w gminie w zabudowie średnio rozproszonej. Czyli profesor dr Gibas z profesorem Hefnerem uznali, że powyżej 280 metrów, te wszystkie punkty adresowe w Polsce, wszystkie te budynki wzięli pod uwagę. Na podstawie założeń, że tyle kosztuje każdy dodatkowy metr powyżej 280 metrów od najbliższego budynku, dla Polski wyszło to 16 miliardów złotych rocznie. Taki koszt. Jedna z bardziej twardych naszych danych w raporcie. Bardzo się cieszę z tego badania. Ono było prezentowane tu u Państwa właśnie w październiku. Koszt uzbrojenia terenów pod zabudowę w planach miejscowych dla jednej gminy w aglomeracji łódzkiej. Dane z tejże gminy wyszło, że to jest taka i taka kwota dla 47 lat, no czyli kilka milionów złotych rocznie. Jest to opublikowane, można to sprawdzić dokładnie, jak to było liczone. Roszczenia odszkodowawcze. To jest problem związany z tym, że jeśli jest teren mieszkaniowy w planie miejscowym, to zgodnie z prawem należy wykupić, gmina musi wykupić grunt pod drogę publiczną, jeśli tego gruntu wcześniej nie było. I ponieważ gminy bronią się przed tym, jak mogą, są drogi wewnętrzne, różne takie sposoby obejścia, ale trochę pozwów już jest i w samym Poznaniu jest kilka rzeczy udokumentowanych. W samym Poznaniu w roku 2017 były 122 wnioski o wykup gruntów prywatnych z właścicieli tych gruntów, którzy w związku z tym i tak dalej ponieśli stratę, czyli to, że nie będą mogli tam czegoś wybudować. Na taką kwotę 737 milionów złotych. Jest to dokumentowane i jest to koszt chaosu przestrzennego związany z tym, że jest nadpodaż gruntów budowlanych w tych planach miejscowych. I takich następnych około 150 innych kosztów. I teraz właśnie to jest moja ulubiona mapa właśnie z opracowania na podstawie danych Gibasa Hefnera. Koszt rozproszenia zabudowy na jednego mieszkańca. Okazuje się, nie są to wcale te strefy podmiejskie, powiedzmy, ale też tutaj jest niedaleko, ale to silnie rozdrobnione osadnictwo wiejskie. No i to jest na inny temat. Taki powiedzmy depopulacyjny, restrukturyzacyjny, osadniczy, na inną zupełnie dyskusję. No co robić z tymi naszymi rozproszonymi terenami wiejskimi, w których koszty infrastruktury są bardzo, bardzo wysokie. Jak koncentrować tam te domy, które są w zbyt dużej odległości. Tutaj prezentuję badanie, takie wyliczenia architekta Kozińskiego ze słynnego niegdyś raportu o tych 130 miliardach złotych, które mogą kosztować te grunty pod drogi, wykup gruntu może tyle nas kosztować. Myśmy to potem do 20 miliardów zeszli, ale to już 20 czy 130 to są gigantyczne kwoty, ale wyliczenia pokazujące, że w zależności od szerokości terenu tych działek, powierzchni działek, koszt maksymalny obsługi infrastruktury, czyli kwestie wodno-kanalizacyjne, prąd i tak dalej, że koszt nawet jest 100 razy większy od minimalnego, czyli przy działkach zwartych, powiedzmy małych, dobrze rozplanowanych, ten koszt jest 100 razy mniejszy niż w takich. Oczywiście to są skrajne wartości, ale nawet jeśli dziesięciokrotnie, no to jest to oczywiście to są straty.
Jak wyglądają koszty długości kanalizacyjnej na osobę? To są tylko oczywiście gminy, gdzie jest te, dotyczy to nie, wiemy, że kanalizacja nie jest we wszystkich gminach pełna, to dotyczy tylko tej części, która jest obsługiwana, żeby to było porównywalne. No, w dużych miastach 2, mniejsze miasta niecałe 4, strefy podmiejskie 4-krotnie. Tam pokazywałem tę mapę, że tam było nawet 18 razy było więcej. Średnio w Polsce jest to 8-krotnie, jeśli to się przeliczy. Rolnicze, ekstensywne 12 razy więcej, 12 metrów na osobę to jest 6 razy więcej niż duży miast. To jest oczywiście, na wsi zawsze będzie ta obsługa droższa, no ale pytanie, czy te różnice są aż tak, muszą być aż tak duże jak na tej mapie. Że widzimy, że byłe Królestwo Kongresowe odstaje wyraźnie, jeśli chodzi o tą strukturę osadniczą, od terenów zachodniej, terenów no, ziem zachodnich, północnych, wielkopolskich, Śląska, no i całej Galicji. To są parokrotnie większe są różnice. Trochę zatrzymam się jeszcze przy tych decyzjach lokalizacyjnych, w jaki sposób lokalizuje się różnego rodzaju inwestycje na podstawie WZ-ek. No i takie badanie przeprowadziliśmy w ramach naszego jednego z raportów, to było kilka, chyba około 20 gmin na zachód od Warszawy, Błonie, Brochów, Iłów, Kampinos, Leoncin, Leszno i tak dalej, Łomianki, z takich bardziej znanych Sochaczew, o Teresin. No i te słupki pokazują, że to są wykresy, gdzie tutaj jest 3/4 powiedzmy tych decyzji w rynkach zabudowych i jest w odległości od najbliższego budynku między tam powiedzmy jakieś 50 do 200 metrów. Można przeżyć. No ale dalej 1/4 tych decyzji, no zobaczcie Państwo, nawet gdzieś tam rekordowo, gdzieś tam 600-500 metrów, pół kilometra od istniejącego zabudowy, no tam trzeba zbudować drogę, trzeba dociągnąć wodociąg, odśnieżyć to, utrzymać i tak dalej. To jest ten sposób. Jak to wygląda? No właśnie, kwestia dostępności do usług. Tylko podstawowa opieka zdrowotna, czyli powiedzmy przychodnia. W jakiej odległości od przychodni te WZ-ki powstają? No widzimy, że to jest 2 km gdzieś tam w Leoncinie, to jest taka gmina dalej położona, to jest nawet przeciętnie średnia, to jest tutaj 5 km od przychodni. No i możemy to rzeczywiście liczyć szkoły, różne inne usługi, wyjdą nam odległości bardzo, bardzo duże. Jak to rozproszenie właśnie na tym obszarze? To jest ten obszar był brany pod uwagę. Średnia odległość od najbliższego sąsiedniego budynku mieszkalnego. No, średnio jest to tam 40-56 metrów, powiedzmy te kolory, ale udział budynku w odległości większej niż 100 metrów od najbliższego. No i widzimy, że 15-20% to jest bardzo, bardzo powszechne. 1/6 tych budynków jest w zbyt dużym oddaleniu. Jeszcze inny koszt związany z transportem dojazdem do pracy. W skali całego kraju zostało to policzone wcześniej na 29 milionów złotych rocznie. To są wszystkie dojazdy do pracy, które są z odległości tam powyżej 5 czy 8 km. Jakoś to w ten sposób było liczone. Możemy to w każdej gminie sobie przeliczyć, pewne wskaźniki przyjmować, ile to jest tysięcy osobogodzin, czas to pieniądz, możemy sobie to przeliczać. W skali kraju wyszło to prawie 30 milionów złotych rocznie nadmierne dojazdy do pracy, dlatego że no, wynosimy się z miejsc pracy gdzieś tam daleko, potem musimy dojechać. Zabudowa się rozprasza, nie możemy tego związać z żadnym transportem publicznym, bo to jest nieefektywne, nieopłacalne, bo autobus musiałby się zatrzymać co 50 metrów. Żadna sieć komunikacji na tego rozstrzygania, tyle rozproszenie zabudowy nam nie obsłuży. No, w związku z czym jesteśmy skazani na samochód, więc co? Benzyna, koszty, amortyzacja, czas, korki, częstsze wypadki itd. itd. To jest koszt. Koszt jest taki. Do planów miejscowych jeszcze wróćmy. Ujemny bilans prognoz sporządzanych do skutków uchwalenia planów miejscowych. No, na temat można było dyskutować. Pytanie, według jakiej metodologii są te prognozy sporządzane, ale mamy dane z całego kraju, z każdej gminy, gdzie jest plan miejscowy. Trend jest generalnie, widzicie Państwo, prognozowane saldo jest ujemne na minus 38 miliardów złotych. To, co faktycznie na podstawie faktur poniesionych, to jest minus 5 miliardów złotych i to będzie nam niestety rosło. Co na to się składa? Opłata planistyczna wzrost podatku nieruchomości, podatki... Zobaczcie Państwo, że prognozowana opłata planistyczna na poziomie 11 miliardów złotych jest w bardzo małej części na przykład realizowana. To narzędzie jest przez gminy w ogóle niewykorzystywane. Jakie są koszty największe? No, wykup gruntów, o którym już mówiłem.
Prawdopodobnie to jest zaniżone, bo jak mówiłem, są wyliczenia mówiące nawet o 130 miliardach złotych. To jest raport Kozińskiego-Olbrysza. Nasze szacunki w Instytucie mówią między 16 a 60 miliardów, potem jeszcze kolejny raport Zachariasza, Olbrysza i Kozińskiego mówi o 80 miliardach złotych. Także to jest z pewnością kwota zaniżona. Budowa dróg, infrastruktura techniczna, no inne koszty. Razem nam to tak się niestety nie bilansuje. No właśnie, i przejdźmy, spróbujmy to podsumować. Widzę, że już czas, już mówię około pół godziny, więc będę zmierzał już trochę do końca. W naszym raporcie, w tych głównych wybranych działach, jakie koszty są zdecydowane? Osadnictwo, infrastruktura 20 miliardów złotych, transport, mobilność 32 miliardy złotych, rolnictwo 9 miliardów złotych, rynek nieruchomości 11 miliardów złotych, koszty zewnętrzne w sztuce przyrodniczym 12,6 miliarda złotych. No, to są wszystko kwoty raczej minimalne, ale globalna kwota wyszła nam taka, że to jest 84 miliardy złotych rocznie, to przynajmniej tyle traci gospodarka, tyle traci społeczeństwo, że ten chaos przestrzenny jest i że musimy te koszty ponosić. Nadmiernych dojazdów, nadmiernej infrastruktury, nadmiernego, już detalizując, odśnieżania, budowy, kanalizacji i tak dalej, tak dalej. To są koszty chaosu przestrzennego. No a tymczasem porównajmy sobie tę kwotę. Bo jest coś takiego jak prawo dużych liczb, jak jest powiedzmy 2 złote, 2 tysiące złotych, jeszcze jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, bo to jest, wydajemy takie pieniądze na coś tam, powiedzmy, nawet 200 tysięcy złotych, wydajemy jakieś mieszkanie, czy 300 tysięcy, czy milion. Ale jak już kwoty są w setkach milionów, czy w miliardach, to już to na społeczeństwo tak trochę już, no to są duże kwoty. Ale zobaczmy, że to jest kwota porównywalna z wypłatami rent i emerytur. Albo tylko emerytur. Że na szkolnictwo wyższe to jest pięciokrotnie mniej, że ochrona zdrowia to jest dziesięciokrotnie mniej, że nauka, prawda? No gdyby tam ten miliard, dwa, trzy udało się odzyskać z tych kosztów, no może byłoby lepiej. Podsumowując, największe grzechy obecnego systemu. Wadliwe plany miejscowe, na ten temat dużo mówiłem, rujnujące przestrzeń, decyzje lokalizacyjne, ujemny bilans publicznej gospodarki przestrzennej, no i to właśnie tym chaosem generuje właśnie te koszty. Utrzymanie obecnego stanu lub kosmetyczne zmiany prawa grożą pogłębianiem się kryzysu, w tym destabilizacją finansów publicznych, bankructwem gmin. Wiemy, że jedna z gmin już zbankrutowała, Ostrowice. Nie wiem, czy z powodu chaosu przestrzennego, czy nie, no ale gdzieś tam ta gospodarka przestrzenna pewnie gdzieś tam na którymś miejscu była. Więc to jest tak. Natomiast no, trzeba patrzeć też trochę szerzej na to, co będzie działo się w przyszłości. W przyszłości wiemy, że grozi nam depopulacja, to właściwie już się dzieje. Mówiłem o tym szczegółowo na naszym tutaj na ostatniej Radzie Naukowej w grudniu. Mówiłem sporo o tej depopulacji, gdzie będzie zachodziła, z czego wynika, z czym to się wiąże. I mamy w związku z tym takie trzy najważniejsze wyzwania. Zagrożenia. Rosnące niedopłacenie miejsc pracy zamieszkania przy powiększającej śluzy podażowej, czyli rynek pracy, o tym mówiłem dużo na Radzie Naukowej. Coraz bardziej rozproszone, nieefektywne osadnictwo, o tym dzisiaj bardzo dużo. No, niewydolny system, to jest na inną dyskusję. Ale co robić? I to są trzy takie główne postulaty, które szczęśliwie znajdują odzwierciedlenie, no bo to nie jest tak, że ja sobie tutaj samodzielnie jakieś badania prowadzę, czy nasz zespół w KPZK to jest taki, powiedzmy, wyrwany z kontekstu. Osoby współpracują i z rządem, i niezależnie od opcji od bardzo wielu lat, no ktoś musi, ten statek sprecki zawsze musi być. No i w końcu wydaje się, że wreszcie będzie zasadnicza zmiana prawa planistycznego. Nie kosmetyczna, tylko zasadnicza. Mianowicie, że plany miejscowe będą w końcu obejmowały całości funkcjonalne, najlepiej całe gminy. I to w założeniach nowej ustawy planowania przestrzennego jest, że plan, będzie plan ogólny dla całej gminy. Taka jest w tej chwili propozycja ogłoszona w grudniu, jak już Państwu wspominałem. To jeszcze nie jest do końca jeszcze sformalizowane, ale w kodeksie urbanistycznym był taki zapis właśnie, w tym który został niestety to kosze wyrzucone. Niestety są różne opinie, że gmina w takim planie dla całego swojego obszaru nie może przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową większych terenów niż prognozowane plus jakiś zapas. Czyli wiemy, że mamy, nie wiem, 100 tysięcy mieszkańców czy 10 tysięcy mieszkańców. Prognozy wiemy, że są takie, że no w gminach podmiejskich tam jeszcze będzie wzrastało, w gminach peryferyjnych raczej na pewno będzie ubywało, czyli nie możemy przeznaczyć więcej niż obecna liczba ludności plus jakiś zapas. No zapas wynikający z tego, że nie możemy tego, prawda, ścieśniać tak, że działka przy działce, tylko że jakieś pole manewru powinno być, czy 20, czy 30, czy nawet 50%, czy nawet 100%. To byłoby dobre, bo w tej chwili Państwu pokazywałem, że ta chłodność demograficzna jest przekroczona w większości gmin w Polsce 2, 3, 5, 10, nawet 20-krotnie.
No i kwestia standardów urbanistycznych, dużo dzisiaj mówiłem o tych, gdzie te WZ-ki są wydawane dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, że muszą być standardy urbanistyczne dotyczące minimalnych odległości od zabudowy, od szkół, od przystanków i tak dalej, no bo w innym razie te koszty będą bardzo wysokie. Więc to są trzy takie generalne postulaty. I to, jak mówię, nie jest tak, że to nie jest jakaś wiedza, powiedzmy, tam tajemna na ten temat. Była świetna praca doktorska pana Piotra Fogla, którą miałem przyjemność zresztą recenzować. Jest to opublikowane w biuletynie PZK Pana. Jest mój artykuł dotyczący metod wyznaczania obszarów urbanizacji, w jaki sposób to powinno być to robione szczegółowo, więc jest. No i proszę Państwa, na sam koniec zupełnie już, no, mówiłem o tej świadomości społecznej, że dopóki nie będziemy mieli dachu nad głową, to trudno mówić o ładzie i estetyce. No ale są głosy, no nie jest tak, że są ruchy ekologiczne, są ruchy miejskie, są organizacje społeczne, no, które ten problem już widzą. No, to zostawiam może już bez komentarza, to jest taki fragment, który gdzieś znalazłem, gdzieś na jakimś forum czegoś szukałem, przypadkiem znalazłem, podpisał się pan Cywo, 77 pewnie w tym roku się urodził, no i można sobie tutaj prawda, to zostawiam, niech to wisi. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za uwagę, no i liczę na dyskusję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zatem otwieram dyskusję. Dziękuję panu profesorowi za przedstawienie i uwarunkowań, i skutków, i kosztów. Otwieram dyskusję, zbieram głosy, zapraszam. Pani doktor Ruta Śpiewak, zapraszam. Dziękuję, to bardzo ważna kwestia, którą pan poruszył, ale chciałam się nie zgodzić, że to jest to kwestia finansowania. Myślę, że to jest też kwestia estetyka, jest też kwestia jakiejś edukacji. I tego naszym dzieciom, nam wszystkim naszym dzieciom brakuje. Moja córka najbardziej na świecie nie znosi plastiku, jest śmiertelnie nudna. Wyobrażam sobie, że w ramach lekcji plastiki dzieci mogłyby się uczyć o estetyce i to nie jest naprawdę kwestia tylko i wyłącznie kwestia finansowań. Myślę, że to jest zbyt trywializowane. Dziękuję. Pan doktor Kieciński, zapraszam. Dziękuję. Na jednym z pytań na początku, tam gdzie pan profesor mówi o uchronności demograficznej, obszary miejskie miasta były zaznaczone jako białe plamy. Czyli nie wiem, z czego to wynika. Ja już miałem okazję tutaj zabrać też głos, podobnie sprawę, ale bądź z nami ten temat wraca w czasie poprzedniej dyskusji w październiku, ale gdyby przyjrzeć się chłonności demograficznej miast, ona jest, nie wiem jakie standardy są przyjmowane w tej chwili w Polsce, ale mówiłem już o porównaniu gęstości zaludnienia Warszawy na przykład w Paryżu, czy nawet w Warszawie na przedmieściach Paryża, to jest 7 razy mniej w Warszawie niż w Paryżu i 6 razy mniej niż na przedmieściach Paryża. Więc wydaje mi się, że tutaj, ja oczywiście nie znam całej tej bibliografii, nie znam całej literatury, ale przynajmniej na podstawie tego, co dzisiaj usłyszałem, to właśnie brakuje jak gdyby przyczyn, dlaczego ludzie w ogóle się przenoszą poza miasto. To znaczy, no, tutaj jest w ogóle kwestia jakości życia w mieście i co można zrobić, żeby uniknąć tego, bo tutaj jest, odnoszę wrażenie, że jest przyjęte, że jest to proces nieunikniony. Natomiast można by się przyjrzeć temu również z powodu przyczyn, a nie tylko patrzeć na to, jak sobie radzić i traktować to jako dobro w Bozie. Dziękuję. Pan doktor Kamiński? Ja mam pytanie, panie profesorze, ponieważ tutaj tak naprawdę to chodzi o pieniądze. Jak przekonać tych ludzi, którzy uwierzyli, że w planie zapisano ich to na 60 milionów, przecież my tylko w planach. I oni te działki mają, tak? I oni, nie wiem, czy regulacje prawne, które mają nadejść, co zrobić, jak w tych regulacjach napisać, że pan miał tutaj możliwość sprzedania tej działki i przeznaczenia na cele, funkcja dowolna, a teraz już pan nie ma, ponieważ teraz jest nowa doktryna. Nie wiem, czy to w ogóle jest rozwiązywalne, ponieważ ludzie wierzą wciąż. Nikt im nie tłumaczy tego, że nie sprzedadzą nigdy. Oni uwierzyli, że to już mnożą sobie razy z tą stawkę i po prostu uwierzyli, że to są realne ich pieniądze. Oni na tym budują sukcesję, oni na tym budują pomysły na przyszłość swoich dzieci. To naprawdę tutaj nie ma żartu. Mhm.
Tak, dziękuję. Szczególnie licząc na to, że jeszcze obok będzie ten właśnie sąsiad i w wyniku tego sąsiedztwa się nam tutaj ta przestrzeń wypełni, transport, przystanek komunikacyjny jak najbardziej. Pan dr Hałasiewicz, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pana prezentacja potwierdza to, co rzeczywiście wiemy, czujemy. Ja mogę to obserwować w gminie Tarczyn, gdzie działek budowlanych łącznie już z podprowadzeniem ze skrzynkami doprowadzającymi energię elektryczną jest mnóstwo, które zarastają albo nic się tam nie dzieje, więc absolutnie gdyby ta obserwacja potwierdza wyniki badań. Ale zastanawia mnie jedna rzecz, bo chciałbym powiedzieć, że należy do tych, którzy się do tego przyczyniają. Ja szukałem miejsca, żeby mieć dużą działkę. Ja nie chciałem mieszkać w takiej gęstej zabudowie. Więc panie profesorze, moje pytanie jest takie, czy jestem tylko szkodnikiem, czy jest jakaś korzyść jednak również z mieszkania ludzi w takich obszarach rozproszonych? Czy to tylko koszty, czy są również jakieś korzyści? Bo myślę, że ten rachunek kosztów nie uwzględnia różnego rodzaju negatywnych zjawisk wynikających z kondensacji, skupienia ludzi, z zagęszczenia zamieszkania. Więc trochę będę się bronił. No, ja uważam, że moja decyzja była racjonalna i szczerze mówiąc żałuję jeszcze, że ta działka nie jest większa. Dziękuję bardzo. Pani doktor Bańkowska. Tak. Ja obserwując te rysunki, które pokazywały idealny jakby obszar zabudowy zbliżony do kwadratu bądź prostokąta i były tam też te modele, które zostały skrytykowane, a więc zabudowa wzdłuż linii drogowej, tudzież puste pole, bo tam jest coś. Czy to będzie użytek rolny, czy to będzie użytek ekologiczny. I w kontekście tego, co było na końcu wypowiedzi pana profesora, odnośnie kosztów dla gminy, która zgadza się na zabudowę, na poprowadzenie kosztów dotyczących poprowadzenia infrastruktury, przede wszystkim infrastruktury drogowej. Czy może jednak nie należałoby odsądzać ze czci i wiary zabudowy wzdłuż linii drogowej, tam gdzie infrastruktura już jest? Może nie należałoby krytykować zostawienia jakiejś enklawy zielonej? Ja nie powiem, czy to będzie użytek rolny, dlatego że w przypadku Warszawy chociażby nieliczne gospodarstwa rolne, które tu zostały, no, niestety, z racji sąsiedztwa dosyć kłopotliwego, nie mogą spełnić swojej funkcji. Ale być może jednak koszty na przykład odwodnienia takiego terenu, jeżeli tam by było bagienko, przekraczałyby zyski z tego, że racjonalnie sprowadzilibyśmy cały obręb urbanizowany do kwadratu albo prostokąta. Mhm. Dziękuję. Może teraz oddam panu profesorowi głos i zrobimy dużą turę, tak? Dziękuję bardzo. No więc tak, nawet może niekoniecznie w tej samej kolejności, jak się Państwo zgłaszaliście, bo pewne wątki się powtarzały, ale pierwsza sprawa dotyczy, myślę, taka chyba bardzo ważna, dotycząca, że pokazuje tylko koszty. No to było, taki miał być wynik tego raportu właśnie, że jak w Hitchcocku, zaczyna się trzęsienie ziemi, potem jeszcze napięcie rośnie. Więc trochę ten raport powstał tylko o kosztach, a nie o zaletach, dlatego żeby uświadomić społeczeństwu, że te koszty są bardzo wysokie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że zalety są. Zalety z mieszkania pod miastem są jasne, no gdyby ich nie było, byśmy się tam nie wyprowadzali. Tylko chodzi o to, żeby ta cała subwalizacja była poprowadzona mądrze, z głową. Pan doktor Kamiński, pan doktor Hałasiewicz, no, ma tę działkę pod Grójcem, prawda? No i bardzo dobrze. I tutaj to nie jest pana wina, pan nie jest szkodnikiem. Szkodnikiem będzie gmina w przypadku, jeśli ta działka została panu gdzieś tam, nie wiem, sprzedana, powiedzmy, bo otrzymał pan pozwolenie na zabudowę, jeśli to jest w odległości, nie wiem, 2-3 kilometrów, powiedzmy, tam od istniejącej zabudowy i tam trzeba doprowadzić drogę, doprowadzić gaz, za wszystko to zapłacić. Wtedy jest to sytuacja patologiczna. Jeśli to jest wszystko w ramach szerszego obszaru, powiedzmy, tam zabudowy na dużych działkach, to wszystko w porządku.
Gorzej jest, to jest, jak mówię, przysłowiowo gdzieś tam daleko od istniejącej zabudowy. No bo te koszty są, no, to jest oczywiste, że ileś razy więcej trzeba poprowadzić właśnie tych wszystkich mediów i to za to wszystko składamy się z naszych podatków. I to jest wtedy też, pojawiają się głosy, dlaczego ja tutaj mam tylko 3 metry powiedzmy drogi, a sąsiad ma, nie wiem, 3 kilometry drogi i tam też odśnieżają, prawda? To wszystko wszystkich kosztuje, więc tutaj te rzeczy powinny być no, w taki sposób jasny, przejrzysty. O tym trzeba mówić. Bardzo ważna kwestia, no właśnie, bo to jeszcze to się mieści w tym wątku. Wątku dotyczącym doktor Kamiński właśnie zwrócił uwagę na kwestię, no, że nasze miasta są zbyt ekstensywnie zagospodarowane. Tak. Są zbyt ekstensywnie zagospodarowane. Jest to spuścizna czegoś takiego jak miasto postsocjalistyczne, to socjologowie pewnie będą wiedzieli. Miasto, w którym nie liczono się z rentą gruntową, więc właściwie to wszystko było chaotyczne, wymieszane. Nie było renty gruntowej, nie było dogęszczania w centrum. Mamy w tej chwili w Warszawie wielkie puste przestrzenie w środku miasta. No i rzeczywiście, jeśli przeliczy się, weźmy się prosty wskaźnik, który znam się z zaludnienia, porówna się polskie miasta niekoniecznie z Paryżem, bo Paryż to jest miasto, to jest metropolia o dwie klasy wyżej niż Warszawa, ale Warszawa powiedzmy jest takim miastem jak Wiedeń, jak Budapeszt, jak Sztokholm, jak Barcelona. Z takimi miastami możemy się, może Barcelona troszeczkę jest wyżej, ale z takimi miastami, o których mówiłem, możemy się porównywać. Rzeczywiście ta gęstość zaludnienia jest ileś razy mniejsza. No i wynika to właśnie z tego chaosu w ramach gospodarki centralnej planowanej, braku renty gruntowej. No i teraz tak, to co jest najważniejsze. Wewnątrz miasta jest to połączone, te tabeli nie pokazywałem, bo nie chciałem Państwa tego zarzucać, ale wewnątrz miast są jeszcze wolne tereny. W miastach chyba bodajże 20 tysięcy więcej mieszkańców jest około 12 czy 13 milionów tej chłonności demograficznej, która może być zagospodarowana. I jest już kilka takich bardziej dokładnych badań dotyczących miast. Między innymi Warszawa miała to przebadane, miałem możliwość brać w tym udział. Na podstawie usług warunkowań kierunku przestrzennego policzyłem, że w Warszawie, w granicach Warszawy może spokojnie zamieszkać 3 miliony mieszkańców. Nie niszcząc zupełnie korytarzy ekologicznych, nie niszcząc zieleni, wykorzystując tylko użytki rolne i tego typu rzeczy. Także no, z tego, co wiem, powstaje, zostało ogłoszone nowe studium warunkowań przestrzennego, ma być realizowane i tam jednym z postulatów będzie bardzo ważne, myślę, to dogęszczanie zabudowy w granicach miasta, bo dużą część takiej typowej suburbanizacji można realizować wewnątrz. Nawet jest takie pojęcie suburbanizacja wewnętrzna, że to się w mieście realizuje. W Warszawie to jest Wawer na przykład, to są jakieś tam Białęka powiedzmy, Białęka Dworska, czy tego typu miejsca na obrzeżach. I tam są warunki te same tak naprawdę, co, no może nie w Grójcu, bo tam są sady, prawda, jeszcze. Ale bardzo dobre warunki, żeby powstawały stosunkowo duże działki w dobrej zabudowie, w dobrej powiązanej dostępności do różnych usług. Kwestia bardzo ważna, zasadnicza, to pan doktor Kamiński, Kwieciński, przepraszam. Tak, właśnie. No właśnie, bo ludzie kupili marzenia swoje, prawda? Znaczy dostali marzenia. Mają te swoje działki, wójt im, gmina im przekwalifikowała grunt rolny na teren budowany. Myślą, że mają tutaj wielki majątek. No tak niestety nie jest. Tak niestety nie jest. Jak mówiłem, jest ta podaż w planach miejscowych na 60 milionów osób. No i co by się stało, gdyby nagle wszyscy chcieli te grunty sprzedać? Nabywca by się nie znalazł. Nabywca by się nie znalazł. I nawet są wyliczenia ekonometryczne, to kilku ekonomistów to liczyło, między 300 a 500 miliardów złotych. O tyle by spadła wartość tych gruntów niezabudowanych w strefach podmiejskich w różnych innych miejscach w Polsce, no gdyby nagle wszystko trzeba było sprzedać. I to jest ta bańka spekulacyjna, o której się mówi, nawet kiedyś takie sążnictwo pismo napisali do powstającej Rady Ryzyka Systemowego, czy jakiejś takiej instytucji w Rządowym Banku Polskim, to jest to, co w końcu nie powstała. Pismo poszło gdzieś tam, kto się pewnie wyrzucił, gdzie na tego typu właśnie problemy żeśmy zwracali uwagę w ramach takiego zespołu ekonomistów, geografów, urbanistów. I to jest ta nadpodaż. No dobrze, ale co z tym zrobić? Znaczy, no, przypuszczam, że nie będzie wyjścia. W jaki sposób tą chłonność trzeba będzie, nadpodaż będzie w jakiś sposób ograniczyć. Czy to nie może być tak, że mamy tyle tych terenów i wszędzie można budować, bo koszty wzrosną. Więc to, o czym się mówi, to jest opodatkowanie gruntów niezabudowanych specjalnym podatkiem. Znaczy, jeśli ktoś w jakimś czasie nam nic nie wybuduje, będzie płacił większy podatek.
i być może tego skłoni, że może jednak warto byłoby, no może jednak trzeba wrócić do ziemi, do tego terenu użytkowanego rolniczo, dlatego że no to będzie bardziej opłacalne. Bo jak mówię, na tych gruntach, które są, na pewno nie powstanie zabudowa, to jest pewne. No, tutaj mówiłem o czarnych żartach, że Polska kryzys migracyjny może rozwiązać, to nie o, tym, nie o to chodzi. To są żarty oczywiście i to czarne. I teraz tak, mamy w tym raporcie naszym mamy właśnie wyliczenia. Co zrobić, żeby zdjąć tę nadwyżkę? Ile by to kosztowało? I teraz no, załóżmy, że powstaje taka ustawa, że zmieniamy przeznaczenie terenów mieszkaniowych na rolnicze. Robimy rekonwersję jakby. No to by się wiązało oczywiście z czym? No to można taką ustawę prowadzić, ale wiązałoby się to z odszkodowaniami. No bo właśnie nabył grunt, ten grunt ma jakąś tam wartość, zapłacił nie jakiś pewnie podatek pewnie, czy coś, jeśli tam jakoś tego nie obszedł. Ile by to kosztowało? Czyli musiałaby zwrócić gmina różnicę tej wartości. No więc policzyliśmy w tym raporcie, jest tam cały rozdział na ten temat, ile by kosztowało zdjęcie tej nadpotaży dla pewnej części gmin, bo nie we wszystkich gminach oczywiście ten problem występuje, ale w większości występuje, żeby do tego poziomu wrócić ludność aktualna plus nadwyżka 30% powiedzmy, czy nawet 50% nadwyżki, takiej rezerwy. I wyszło w zależności od metody, bo to różnie można liczyć, ale porównując generalnie ceny nieruchomości rolnych i zabudowanych w danej gminie, można to wszystko jakoś porównać, wyszło nam w zależności od metodologii między 135 a 350 miliardów złotych. Tyle by trzeba było. No, tych pieniędzy na pewno nie ma i nie będzie, więc kłopot jest, więc pojawia się pomysł, żeby opodatkować grunty niezabudowane, grunty, tereny mieszkaniowe przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową niezabudowane, no i wtedy być może część posiadaczy tej ziemi no, sama zrobi konwersję na grunt rolny. Bo jak mówię, ta nadpodaż jest taką tykającą bombą zegarową niestety, bo się wiąże nie tylko z wyższymi kosztami obsługi, to jest raz, ale no, właśnie z tymi pozwami odszkodowawczymi, no, jak mówiłem, jest to najbardziej chyba znane od Brycza Kozińskiego wyliczenie na 130, potem na 80 miliardów złotych zeszli, ale nawet jeśli to będzie według naszych szacunków 20-60 miliardów złotych, no jest to poważny problem. Pierwsze pozwy są w Poznaniu, pokazują Państwu, ale są w Warszawie, są w innych miejscach. To jest w tej chwili, tak się szacuje, że to jest, nie ma dokładnych badań na ten temat, nikt tego w jednym miejscu nie zebrał, ale to jest w tej chwili na kilka miliardów złotych są te pozwy odszkodowawcze, no to gminy będą musiały zapłacić. To jest tak. No to chyba na... Będzie druga tura. Jeszcze druga, tak, bo chyba na główne wątki tu myślę, że już odpowiedziałem. Tak. Pan poseł zaprezentował doskonały obraz jakby diagnozy tego zjawiska chaosu przestrzennego. Ja jeszcze chciałbym ponownie nawiązać do kwestii rekomendacji, to znaczy jak w praktyce wyegzekwować wymienione przez pana profesora na jednym z ostatnich slajdów te standardy urbanistyczne, jakie przyjąć rozwiązania prawne, ale być może nie tylko prawne, może jakieś instrumenty ekonomiczne zastosować, jakieś elementy polityki społecznej, edukacyjnej, jakieś zachęty, aby zminimalizować właśnie te koszty chaosu przestrzennego i czy te rozwiązania ewentualnie powinny być zróżnicowane w zależności od specyfiki regionalnej, wynikającej z uwarunkowań historycznych, a wręcz lokalnie, czyli nieco inne instrumenty powinny być stosowane właśnie w tych strefach podmiejskich, a zupełnie inne na przykład na terenach wiejskich o niskiej koncentracji przestrzennej zabudowy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tosiak, niezrzeszony. Ja myślę tak, że w planowaniu przestrzennym w praktyce system gospodarki liberalnej daje nam pewne ograniczenia co do zasad planowania i narzucania i ograniczania swobód obywatelskich, marzeń obywatelskich. I myślę, że nie wiem, nie jestem tutaj dobrym znawcą tematyki z punktu widzenia prawnego, ale czy pan profesor nie uważa, że można by było się też zastanowić, czy zbyt rygorystycznie podchodzimy do planowania przestrzennego? Czy nie stosujemy tej samej metodyki, która obowiązywała na przykład w gospodarce scentralizowanej? Ja po raz pierwszy z planowaniem przestrzennym spotkałem się na poziomie powiatu w 1974 roku. I muszę Państwu powiedzieć, że przy gospodarce centralnie planowanej, gdzie dobro społeczne miało wyższość nad dobrem indywidualnym, to też nie było prosto opracować plan przestrzenny i zabudowy i go zatwierdzić. Zatwierdzała Powiatowa Rada Narodowa, czy jakiejś tam akceptacji chyba jeszcze planistów wojewódzkich, a i tak była taka masa odwołań,
bo właściciele gruntów nie mogli się pogodzić z tym, że ktoś im narzuca jakąś określoną sprawę, że na ich gruntach ma być coś, co oni teraz mają. Więc jest pytanie podstawowe w moim przekonaniu, czy ta metodyka planowania w zakresie planowania przestrzennego nie powinna ulec pewnej zmianie, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w gospodarce jeszcze liberalnej. A w związku z tym te własności i swobody obywatelskie mają tu określone znaczenie. Ale oczywiście nie bez znaczenia są też koszty społeczne. Jak pan doktor się wybudował gdzieś tam daleko i musi wozić swoje dzieci do szkoły, do przedszkola, to oczywiście jest jego to problem. Pan tak to traktuje i wiem, tak traktuje, to jest mój problem. Ale niektórzy się przekonują, że jak ta infrastruktura jest daleko, to raptem mówią, no to ja ten dom sprzedaję, kupuję mieszkanie w Warszawie. I niektórzy, którzy na tych, niech stać na to, mają dwa siedliska. Tam utrzymuje ten dom, ale mieszka tutaj, żeby tych dzieci nie wozić gdzieś tam daleko. Stąd ceny nieruchomości już budowanych ulegają znacznemu obniżeniu i za dobre mieszkanie w Warszawie można kupić całkiem niezły dom pod Warszawą. Oczywiście są to indywidualne przypadki. A więc pierwsze moje pytanie, czy uważa pan profesor, czy metodyka planowania nie powinna ulec pewnemu dostosowaniu do tych wartości, które są po obydwu stronach? Jako przykład podam, pan pokazał tą planszę, co robić i tam jest napisane między innymi to, co konfliktowym i ograniczeniem finansowym. No bo jeśli ktoś, którego tereny znalazły się w planie przestrzennym zabudowy jako tereny budowlane i rozumiem, że są odrolnione, przygotowane do sprzedaży, no to postraszymy wyższym podatkiem. No to już mamy opór społeczny. Ja nie sądzę, żeby jakakolwiek orientacja polityczna, polityków, nie chciała mieć planu przestrzennej zabudowy, tylko mają ograniczenia. I pytanie jest takie, co moglibyśmy zrobić w zakresie tego właściwego podejścia, żeby na przykład wynegocjować w skali kraju, że problem gospodarki przestrzennej, biorąc pod uwagę te wartości, które są tutaj pokazane, będzie na przykład tematem ponad sporem politycznym. Bo inaczej to ja sobie nie wyobrażam, że cokolwiek to zrobimy. I jeszcze jedna rzecz, która mnie z racji zawodowej interesuje. Czy pan profesor ma wiedzę na przykład w tych planach miejscowych, szczególnie w gminach rolniczych, które są nowo opracowane, w jaki sposób próbuje się tam rozwiązać sprawę terenów przeznaczonych pod budownictwo hodowli zwierząt? Bo dzisiaj mamy jeden ogromny problem z tym, który nikt nie potrafi rozwiązać, dlatego że tak, z jednej strony na tych terenach wiejskich jest dużo mieszkańców, którzy nie są związane z rolnictwem, to są ludzie, którzy wykupili siedliska, pobudowali, chcieli mieć czyste powietrze i raptem sąsiad im buduje chłodnik na 40 tysięcy kurcząt albo coś jeszcze innego. Człowiek ledwo czytam. Jak to w tych nowych planach przestrzennej zabudowy gminy próbują to rozwiązywać? Mnie to interesuje z punktu widzenia, czy ten chociaż w tych 30%, o których pan mówi, terenu kraju, gdzie są miejscowe plany, czy to w jakiś sposób te sprawy rolnicze w nowym ujęciu są jakoś zauważone? Dziękuję bardzo. Jest to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z koleżanką. Dotarłyśmy do Państwa z tak daleka, więc pozwolę sobie, Pan Profesor również pozwoli. Tak troszkę nawiązując do mojego przedmówcy, chciałam tylko powiedzieć, że w jakichś materiałach spotkałam się z takim pytaniem, czy w ogóle trzeba dążyć do tego, żeby plany miejscowe obejmowały 100% naszej powierzchni. To pierwsza taka, może niekoniecznie dla rozstrzygnięcia w tym momencie uwaga. Generalnie chciałam zapytać pana profesora, chociaż może to pytanie nieco retoryczne, bo tak troszkę optymistycznie i z nadzieją pan profesor wspomniał o chyba drugiej turze przygotowania wspólnego kodeksu urbanistycznego. Koleżanka kończyła habilitację w momencie, kiedy była ta pierwsza fala i namawiałam ją silnie, żeby nie czekała na finalizację prac planistycznych, tylko pisała swoją habilitację i chyba dobrze zrobiła. Bo się okazało, że był jakiś moment tych prac zawieszony. A w międzyczasie weszła tak zwana ustawa inwestycyjna, która upraszcza proces inwestycyjny. Teraz
mogę pytanie, czy w ogóle taki głos w dyskusji. Jak mówią prawnicy, wszelkiego rodzaju tak zwane specustawy, to tak zwane, przepraszam za wyrażenie, walec prawniczy, czyli jak coś się upraszcza, no to kosztem właśnie czegoś innego. Czy są uzasadnione, przepraszam za moje pesymistyczne nastawienie na początku roku kalendarzowego, uzasadnione te nadzieje w związku z oczekiwaniem na kolejną wersję prac nad kodeksem urbanistycznym, czy tutaj też no, nie może, czy nie warto zauważyć pewnych zagrożeń, no bo jak pogodzić ogień z wodą? Dziękuję bardzo. Jeszcze, czy to się... jeden głos może jeszcze zabrać. Właśnie, no się zastanawiam, czy jeszcze pani profesor, pan doktor i jeszcze... Dobrze, to może te dwa jeszcze głosy i wtedy będziemy mieli... Potem trzecia tura, czwarta tura. Dobrze, pan doktor Jasiński. Zapytać bardzo podobnie jak pani przed chwilą, to znaczy interesuje mnie to, co się dzieje w tej chwili, albo jaka jest pańska wiedza na temat tego, co może się dziać prawniczo, żeby ten chaos przestrzenny w Polsce jednak poprawić. No bo mamy sytuację taką, że kodeks budowlany jeden krok w przód, dwa kroki w tył i cały czas tak to wygląda. Mamy Mieszkanie Plus, które już nie tylko chaos będzie pogłębiało, ale i bloki na polach będziemy budować. Więc pytanie, co się dzieje z punktu widzenia, nie oceniam tego z punktu widzenia społecznego tej ustawy, tylko z punktu widzenia chaosu przestrzennego, bo o nim dzisiaj rozmawiamy. Pytanie, czy oprócz tych dwóch projektów, co dalej? Znaczy, czy są jakieś inne zamiary rządzących albo środowiska naukowego, środowisk, tak powiem, również zawodowych, które mogą w tej dziedzinie jakiś projekt przedkładać. Jak to wygląda? Dziękuję bardzo. Dziękuję i pani profesor Rysko. Dziękuję bardzo. Ja trochę zachęcona głosami, które już tutaj się pojawiły. Miałabym takie ogólniejsze pytanie, czy właściwie propozycję refleksji, na ile na przykładzie właśnie tego materiału dotyczącego przestrzeni, co nam pan profesor zreferował, można by sądzić, że pewne kolejne segmenty gospodarki czy prawda, życia społecznego będą nam teraz stopniowo falsyfikowały podstawowe założenia, ja już o to pytałam po Radzie Naukowej, założenia transformacji, czy jak tutaj pan nazwał właśnie gospodarki liberalnej, no bo przypominam, że zgodnie z takimi klasycznymi ujęciami szkoły wiedeńskiej, Hayeka, nie ma mowy o żadnym centralnym planowaniu, tylko ład samoczynnie się najlepszy wyłania z całego szeregu jednostkowych, pojedynczych, małych decyzji. No tu widzimy, że ta reguła zawiodła, więc ciekawe, czy na przykład też w gospodarce ktoś kiedyś nie podliczy kosztów właśnie no, nadmiaru tej takiej orientacji. I druga moja uwaga, tutaj na samym końcu padło takie ostrzeżenie, padło przed, no, że zagraża nam depopulacja. Wtedy dopytałam po Radzie Naukowej pana profesora o ten projekt emigracji ostatniej, który był tam w latach 2008 czy 2009 formułowany, ale w międzyczasie jeszcze trafiłam na taką pozycję starą autorstwa Marciniaka, Struktura gospodarcza Polski, optymalne kierunki zmian, rok 86, gdzie było wręcz sformułowane takie założenie polityki antynatalistycznej, ponieważ ta może stać się jednym z istotnych czynników intensyfikacji wzrostu gospodarczego w Polsce. No więc właśnie, po pierwsze, na ile takie stanowisko byłoby słuszne, a po drugie, jeżeli tego rodzaju pomysły pojawiały się pod koniec lat 80., to można się zastanawiać, czy rzeczywiście pewne tendencje zmierzające, owocujące później depopulacją w skali kraju, były efektem żywiołowych procesów, czy jednak, no, uruchamiając trochę myślenie spiskowe, stanowiły zastosowanie tego, rozwinięcie tego projektu, który był całkiem poważnie traktowany, jak się zorientowałam. To takie... Dziękuję. Może ja jeszcze na koniec dodam też tak trochę w uzupełnieniu. No, dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że taka polityka antynatalistyczna mogłaby być świadomie kreowana. Tym bardziej, że to, co faktycznie obserwujemy, ten komfort, jaki dzisiaj się stwarza młodym ludziom, jest raczej pronatalistyczny. Ale tak czy siak, na pewno obszary miejskie, te peryferyjne będą się wyludniały. I na pewno obszary miejskie będą to zasysały.
pytanie, czy koszty zamieszkania właśnie w tych strefach centralnych, te, które powinny być dosiedlane, będą na tyle dostępne, aby tych ludzi z tych obszarów właśnie peryferyjnych było przede wszystkim na to stać, bo wiemy, że te procesy dodatniego przyrostu migracyjnego na obszarach wiejskich, też dodatni przyrost migracyjny na obszarach wiejskich, on jest przede wszystkim warunkowany migracją ze stref peryferyjnych, a nie tylko ze stref podmiejskich. To jest jakby jedna rzecz, a druga to chodzi o tą hierarchię potrzeb, o której pan profesor mówił. Pytanie jest takie, w którym miejscu my jesteśmy i czy to w ogóle jest możliwe w tej chwili do określenia. Bo raczej nie jesteśmy na etapie dostępności przestrzennej, a może jednak, a to jest jeden z tych niższych etapów, czy może już jesteśmy na etapie pewnego poszukiwania funkcjonalności obszaru. No i właśnie, skoro byśmy chcieli nas usytuować na tej piramidzie potrzeb, no to znowu pojawia się tutaj nawiązanie do tego, co mówił tutaj Tomek Figlus, czy dla wszystkich obszarów te standardy powinny być wtedy jednakowe, bo to się wyklucza. Więc na jakim poziomie ogólności te standardy wtedy powinny być? No trochę zachęciły mnie te standardy, że chciałabym wiedzieć, co jest więcej w tych standardach, no bo czy one nie będą znowu właśnie prowadziły do pewnych konfliktów społecznych. To chyba moim głosem już bym zamknęła i poproszę pana profesora o odpowiedź. Tak. Czy ja mogę siedzieć? Będzie mi troszkę wygodniej z tą kartką, tak. Tak, jest tak, no jest znowu wiele różnych wątków i takie dobrych wątków do dyskusji. Bardzo, bardzo chętnie tutaj podyskutuję. Na początku sprawa prosta. Jeśli chodzi o tereny pod hodowlę zwierząt, nie ma takich danych w tych naszych ankietach, które ministerstwo wysyła do gmin, więc niestety nie odpowiem na to pytanie, ale na inne z chęcią, ale po kolei. Więc tak, tu w dwóch głosach i pana doktora Antosiaka i jeszcze tu pani profesor, no kwestia właśnie. No, na grubą dyskusję się cały czas zbiera. Ocena bilans transformacji. No więc tutaj to nie jest tajemnica, o tym coraz więcej się mówi. O ile transformacja nam w wielu miejscach wyszła, w przypadku planowania przestrzennego nam nie wyszła. I to nie jest to moje zdanie nam skromnego Szczyńskiego, tylko już coraz wybitne autorytety, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne, o ekonomię, o samorządy terytorialne, to mówią, że niestety reforma planowania przestrzennego nam się nie powiodła, a skutki są takie, jakie widać. Są tak, jak widać, kraj jest pogrążony w chaosie przestrzennym, w kryzysie gospodarki przestrzennej. No, pytanie jest, pokazywałem ten bilans gospodarki przestrzennej. No, dlaczego przecież, jeśli gmina zmienia teren z rolniczego na mieszkaniowy, na grunt budowlany, dlaczego ona z tego nie korzysta? Dlaczego ona dopłaca do tego interesu? Dlaczego zyski są prywatyzowane, a koszty są uspołeczniane, prawda? Gmina musi wybudować drogi, wodociągi i tak dalej, ale zyski ze wzrostu tej wartości nieruchomości ma tylko inwestor. No to powinno być bardziej to zbilansowane. Nie może być tak, że jak to się mówi, że zyski są prywatyzowane, a koszty są uspołeczniane, bo to nie tędy droga. Tak więc no, ja już również jestem w grupie tych osób, która bilans transformacji, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne, ocenia negatywnie. Po prostu tak jest. I teraz dlaczego tak się stało? Bo tutaj było właśnie wypowiedzi chyba pana doktora też. No, że mamy wolny rynek, że mamy inne zasady. Tylko ja pamiętam od moich mistrzów, od urbanistów, od geografów ekonomicznych, od planistów przestrzennych, od których się uczyłem rzemiosła, tego, którym się zajmuję, że w latach 60-70 do Polski przyjeżdżali Amerykanie. Kraj wolnorynkowy, do kraju komunistycznego. I oni tłumaczyli sobie takie czasy, kwartalnik, to był miesięcznik, dwumiesięcznik, miasto. Było takie, bardzo dobre. Państwo chyba też to macie w czytelni, warto tego zaglądać. Tego bardzo często zaglądam. I to jest pewien paradoks, że z polskiej szkoły urbanistycznej wychodziły bardzo racjonalne koncepcje. Teoria progów Malisza, może Państwo słyszeliście. Koncepcja polityczności, Dziewoński z Maliszem. Standardy urbanistyczne.
w latach 70. standardy politycznego w Polsce właściwie to był pewien, to było jasne, że trzeba takie formułować, takie określać, żeby to było efektywne, żeby były jakieś mechanizmy blokujące nadmierne rozpraszanie czy albo coś innego. No więc to jest trochę paradoks, że myśmy mieli dobrą szkołę urbanistyczną, dobrą szkołę planowania przestrzennego. No oczywiście władza nie zawsze liczyła się no i wszystkie wielkie inwestycje, które w Polsce powstawały, jak nie wiem, jakieś huty powiedzmy, czy różne tego typu rzeczy, one powstawały w opozycji do tego, co środowisko urbanistów i co środowisko państw przestrzennych mówiło. Ale to jest na jedno do dyskusji. Natomiast coś stało się w roku 90. Stała się bardzo zła rzecz. Otóż uznano, że planowanie przestrzenne to jest przeżytek komunizmu. Kiedyś na ten temat dyskutowałem z jednym z byłych ministrów budownictwa, ten sprzed lat 90. On powiedział taką rzecz, że w Wielkiej Brytanii, kraju wolnorynkowym zupełnie, sprawami gospodarki przestrzennej na poziomie centralnym, ministerialnym, planowanie mieszkalnictwa, rozwoju miast, osiedli, zajmuje się na poziomie centralnym wraz z agendami regionalnymi około 700 osób. I powiedział mi, że jak odchodził z ministerstwa, to w komórce, która zajmowała się planowaniem przestrzennym w skali tego kraju, pracowało 12 osób. Więc macie Państwo skalę, że tak powiem. Jest wiele mitów dotyczących tej przestrzennej. Mianowicie w roku 90 no to było tak, że myśmy nie mieli doświadczenia jako kraj wolnorynkowy. No bo kto pamiętał tam czasy przed wojną, powiedzmy, bo krótkie dwudziestolecie międzywojenne i tak dalej. Nikt tego nie pamiętał. I wylano dziecko z kąpielą. I dzisiaj powtarzam, bardzo poważne autorytety, jeśli mówią, że reforma samorządowa się tam powiodła, to w ramach tego reforma planowania przestrzennego w tej skali lokalnej niestety się nie powiodła. Niestety, to trzeba do tego się przyznać. Tak, więc tutaj sobie już to skreślam, to centralne planowanie. Myślę, że to dokładnie wyjaśnia, na czym rzecz polega, że to nie jest tak wcale tak, że coś było w komunie, to było złe założenia, bo to była komuna. Tak nie można do tego podchodzić. Następne pytanie dotyczyło właśnie, także rzeczy nowszych. No właśnie, powstała ta ustawa mieszkaniowa. Specustawa mieszkaniowa dotycząca ułatwienia inwestycji mieszkaniowych. No i powstało wiele głosów krytycznych, między innymi w instytutach, które działam, w KPZK, w Głównej Komisji, ale też w Głównej Komisji Urbanistycznej Technicznej. Tak się składa, że zostałem tam powołany jakiś czas temu. Przecież ja byłem jedyną osobą, która powiedziała publicznie, wyraźnie, że ta ustawa paradoksalnie może być szansą na okiełznanie chaosu przestrzennego poprzez to, że wprowadzi standardy urbanistyczne. I tam, zobaczcie Państwo, standardy zostały wprowadzone. Tylko niestety, moim zdaniem, trzykrotnie tam jest zawarzone. Tam jest odległość od przystanku, tam chyba kilometr i tak. Może to łatwo sprawdzić. Więc niestety, nie poszło to w dobrym kierunku. Ale liczę, wierzę, no bo w coś trzeba wierzyć, no, że powstał zespół przy ministrze inwestycji i rozwoju, który zajmuje się sformułowaniem założeń do ustawy. Już te założenia zostały upublicznione w grudniu, przed świętami. I tam jest wyraźny nacisk, żeby te standardy wprowadzić. No i właśnie, i tutaj jakie te standardy powinny być? Oczywiście to powinno być zróżnicowane. No co innego jest potrzeba zapewnienia pewnego rodzaju usług, dostępności tego typu rzeczy w mieście, a co innego na wsi, gdzie to jest zupełnie inna struktura morfologiczna, osadnicza i tak dalej. Więc na pewno te standardy powinny być w jakiś sposób zróżnicowane. To jest oczywiste. Pytanie, jak hierarchizować, powiedzmy, całą sieć osadniczą, regiony, systemy społeczno-gospodarcze, lokalne, regionalne, krajowe, no to jest na dłuższą dyskusję i ja tu absolutnie nie podejmuję się coś wiążącego teraz powiedzieć, bo to wymagałoby naprawdę poważnych studiów. Tym bardziej w związku z tym, że standardów urbanistycznych w Polsce nie ma. W latach 70. chyba to zniesiono, w 73. albo 2. roku. Więc to by trzeba było właściwie od nowa zaplanować. Tu się zgadzam, że mamy gospodarkę wolnorynkową i to nie może być tak, że coś z góry jest nakazane, wszyscy będziemy to stosowali. Jakiś margines elastyczności powinien być. Ale znowu nie tak dużo, tak jak było dotychczas, że właściwie wolno było robić wszystko w ramach lokalizacji, zabudowy, inwestycji i tak dalej. Więc to jest tak. Tu chyba też już o tych instrumentach właśnie też troszkę powiedziałem, no bo te instrumenty są rzeczywiście bardzo, bardzo ważne, panie doktorze. Tylko tak, no, diabeł zawsze tkwi w szczegółach. W bardzo wielu propozycjach różnych ustaw jest szereg dobrych zapisów nieraz, ale kierunkowych.
a potem, gdy przychodzi do ich uszczegółowienia, do takiego zinstrumentalizowania w sensie już po konkretnych wskaźników, nie wiem, metrów, kilometrów, godzin, czegoś tam jeszcze, okazuje się, że to zupełnie nie przystaje do rzeczywistości i są tam jakieś furtki, powiedzmy, różnego rodzaju decyzje o warunkach zabudowy. Gdyby spojrzeć na to kierunkowo, no to w zasadzie jest instrument taki bardzo elastyczny. Tylko z tego zrobiono karykaturę. Zrobiono karykaturę poprzez to, że zasady dobrego sąsiedztwa. No, nikt nie przewidział, że są działki w Polsce o długości, to Państwo doskonale wiecie, kilometra na przykład, prawda? No więc jeśli dom stoi na początku tej działki, powiedzmy, długości kilometra, a następna jest kilometr dalej, no to w zgodzie z prawem można taki dom wybudować, prawda? I tutaj nie może odmówić, tutaj nie można tego zablokować. No więc diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli chodzi jeszcze w ogóle o ocenę tych procesów, bo tu sobie jeszcze jeden sobie wpisałem, tutaj ukłon w stronę pani profesor, dotyczący właśnie oceny tej transformacji. Czy tak, no, pamiętam jak zacząłem pracować, to był rok 97, więc właściwie w moim instytucie byłem skromnym tam magistrem i przyszła taka informacja, takie zaproszenie z Ulaanbaatar, że tam jest przewidziany staż dla urbanisty, geografia społeczno-ekonomicznego, ponieważ, dlaczego? Ponieważ miasto nagle się zwolno rynkowało i kraj się poddał tej całej procedurze, prawda, wolnorynkowej. No i Ulaanbaatar jest takim przykładem miasta, gdzie nie ma w ogóle nie ma żadnego planowania przestrzennego i to jest idealne miejsce do badania tego procesu, które są jakby w naturze. Że niczym to nie jest sterowane, ludzie budują się gdzie chcą, jak chcą i tutaj można badać tego typu rzeczy. No oczywiście, no to tak trochę brzmi tak trochę jak z innych czasów i trochę jak trochę humorystycznie, no ale to pokazuje, że są pewne absurdy. Jak teraz wygląda Ulaanbaatar, można pojechać, zobaczyć, no, że to jest bardzo miasto bardzo trudne do życia. To jest tak. No, chyba na większość wątków chyba. A jeszcze pani profesor Moniko pytałaś się o strukturę. Tu nie dopisałem sobie. Nie zapisałem, przepraszam. Standardy urbanistyczne, tak? Tak. Na jakim etapie jesteśmy? No tak, no, wciąż jesteśmy na tym etapie niestety biednym. No to nie trzeba tutaj. Znaczy są oczywiście badania społeczne, bardzo wiele ich jest, które pokazują różne wskaźniki rozwoju społecznego, HDI i tak dalej. No to jest wszystko. No jednak no, brakuje nam tutaj trochę do nie jesteśmy krajem bogatym i to jest tak, jak rozmawiałem, tak się złożyło, że dużo jest rzeczy po Polsce z powodów zawodowych, rodzinnych, różnych innych. I czasem ktoś, taki zwykły człowiek, gdzieś jakiś przedsiębiorca, czy gdzieś powiedzmy, czy nawet rolnik, czy i warto porozmawiać, bo czasem w trzech słowach można usłyszeć to, co jest no, opisywane językiem naukowym na wieluset tam stronach, językiem takim hermetycznym czasami. No. Ale rozmawialiśmy właśnie o tym rozpraszaniu zabudowy. Tak się złożyło, że ten mój kolega ma dom w takiej pewnej odległości. No i mówię mu, no wiesz, no, jest taka sprawa, no ale zobacz, przecież tutaj wybudowałeś się tam, nie wiem, pół kilometra czy kilometr tam od najbliższej zabudowy. No zobacz, to musi tam przyjechać śnieg, pług zimą odśnieżyć, trzeba wodę, wszystko tam dociągnąć. Nas na to przecież nie stać. No. I on takiego sformułowania, pamiętam, użył, że, jeszcze mówiłem mu właśnie o tym, że no zobacz, no, czy Niemcy są z takim krajem, gdzie tego typu, mówi, że no, to też takie, że są, tylko że ich stać. No więc to pokazuje no jednak pewną odległość. No, wydaje mi się, że mimo wszystko trzeba być optymistą. No, jednak no, wskaźniki rozwoju społecznego, różne wskaźniki na mnie jednak rosną, więc ja wierzę, że za jakiś czas no, do tego momentu dojdziemy, gdzie będziemy w stanie to wszystko okiełznać. Tylko na to no, trzeba środków niestety, no, a wiemy, że liczba ludności będzie spadała. No i też właśnie ukłon tutaj w stronę pani. Ja pani profesor, no, też pamiętam takie dyskusje, które były na początku, w około 2000 roku, nawet wcześniej, że była teza odnośnie tej liczby ludności i pewien doradca, pewien ekspert, głośny, Layard, to był doradca Balcerowicza, stwierdził w wywiadzie, że trzeba
zmniejszyć, że dopóki Polska nie zrzuci garbu demograficznego tam w postaci 2-3 milionów młodych ludzi, to nie podniesie się ekonomicznie, bo efektywność i tak dalej. No, minęło 20 lat tego czasu minęło, no i mamy zupełnie inną sytuację, także dużo było różnych, nie chcę szczegółowo wchodzić w tę polemikę, ale dużo było różnych takich doradztw, które wynikały z odmiennego sposobu myślenia i w ogóle do nieprzystających do specyfiki Polski. To nie było często w złym jakimś tam, powiedzmy, w złym kontekście i ze złą intencją, tylko wynikało z kompletnego niezrozumienia rozwoju w różnych częściach i przykładania miary, powiedzmy, zachodniej do tego, co się w Polsce działo. Czy transformacje pewnie było inaczej przeprowadzić, także w planowaniu przestrzennym, ale to już na zupełnie inną dyskusję. Już tak trochę się zagalopowałem w różne tematy, dlatego, że faktycznie ta specyfika falowania demograficznego powoduje, że przy tym zagospodarowaniu przestrzennym też zmieniają się nasze potrzeby, tak? I obserwujemy to chociażby po zmianie funkcjonalności szkół, przedszkoli, które już być może dzisiaj znowu powinny być przedszkolami, a już były przecież liceami, a może w ogóle domami opieki społecznej. To tylko jedno, jeśli można, bo się bardzo rzeczy trochę właśnie ta specustawa mieszkaniowa, Mieszkanie Plus, żeby depopulację i rozproszenie sądownictwa. Jak to wszystko można wspaniale powiązać. Przecież taki program Mieszkanie Plus, on powinien być dedykowany nie do wszystkich miast, wszystkich kategorii, wszystkich miejsc, tylko do miast, które wymagają wsparcia, powiedzmy tych średnich załóżmy. To powinno być w ten sposób skonstruowane, że tego typu programy powinny przyciągać ludzi z mniejszych miejscowości. Te, które na pewno się wyludnią. No, przecież we Francji też kiedyś mieliśmy strukturę osadniczą bardzo tam rozbudowaną, były wsie, dzisiaj mieszkają tam 2-3 osoby albo wcale. Są takie całe regiony we Francji, w Niemczech, w Szwajcarii, można po kolei sobie wymieniać. Więc nas też to czeka. Tylko to trzeba przeprowadzić w sposób jakiś taki usystematyzowany, łagodny, a przede wszystkim nie obiecywać bajek, że wszędzie będzie dobrze, bo nie będzie. Wszystko bo nie będzie. Porównie, bo się nie da. Bo się nie da. Z tych 84 miliardów można policzyć, że skoro 40% ludności wiejska stanowi, to prawie 35 miliardów ponosi ona tych kosztów, ale przecież przy rozproszonej zabudowie to te koszty jej, tejże właśnie ludności są. No to jest różne podatki, bo to jest tak, pewnego uwzględnienia. Dziękuję panu bardzo, panie profesorze. Dziękuję za. Ja bardzo dziękuję. Proszę, Krajewska Małgorzata Tarzaka mi przedstawiała Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jak już przyjechałyśmy, to chciałam jeszcze włączyć się w dyskusję, a to z uwagi być może na koniec, że zajmujemy się Katedrą Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Nauk Ekonomicznych i chciałam podzielić się taką refleksją, badaniami, które prowadziłam, między innymi dotyczące finansowych skutków uchwalenia planu miejscowego. To był jeden ze slajdów, który pan profesor prezentował, na temat rozbieżności między prognozą a realizacją, tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. I mnie zainteresowało, skąd taka duża rozbieżność, bo realizacja jest na poziomie, proszę państwa, 20%. W związku z tym zainteresowało mnie to również jako rzeczoznawcę majątkowego, żeby sprawdzić pod kątem merytorycznym, czy te prognozy rzeczywiście są zrobione poprawnie. Zbadałam kilkadziesiąt prognoz dotyczących obszarów położonych w różnych częściach kraju przez różnych autorów sporządzane, żeby nie było tak, że ktoś rzeczywiście to umie robić, ktoś nie. I może dlatego tutaj pozwolę sobie na siedząco skorzystać z notatek, kilka tutaj danych państwu przedstawić, jakie są wyniki takich kameralnych badań dotyczących błędów, które znajdują się w tych prognozach. Więc tak, brak etapowania planowanych dochodów w czasie 80%, 83%. Brak analiz ekonomicznych dla uzasadnienia przyjętych wartości jednostkowych gruntu, co wydaje się, że to jest podstawa, 80%. Brak analiz wpływów z podatków od czynności cywilnoprawnych, 80%. Brak lub błędnie oszacowane dochody z podatku od nieruchomości, 77%. Brak lub błędnie określony dochód ze sprzedaży terenów gminnych, 57%, tak? Tyle w procentach jest, znaczy błędów, tak, procentowo w tych badanych prognozach. Brak lub błędnie określona opłata adiacencka infrastrukturalna, 52%. Brak lub błędnie określona opłata planistyczna, o której tutaj pan profesor
też już wspomniał, 43%. Brak lub błędnie określona opłata adiacencka podziałowa 36%. I brak w ogóle spełnienia wymogów prawnych w zakresie prawnym 25%. Chodzi o to, proszę Państwa, że te dane, bo być może one są z ankiet, które przysyłają gminy, bazują na prognozach, które są dokumentem formalno-prawnym składanym do planów miejscowych. W mojej ocenie po prostu tam w tych prognozach są ogromne, ogromne błędy. Czynności do stworzenia tej prognozy, tak, czyli tej pracy. I merytorycznych, i analiz. Tak, po prostu tak, zrobiony jako wymóg formalno-prawny, który trzeba do segregatora dołączyć. Zgadzam się w pełni z panią profesor. No a te liczby pokazują, że właśnie, że tak jest, że gminy nie korzystają z tych instrumentów, z których mogą skorzystać. Opłata pensyjna 450 pieniędzy, no co to jest w ogóle wszystkie gminy w Polsce? To jest jakiś skandal. No ale jeżeli jest prognozowana, bo nie wiem, opłata planistyczna tutaj no, jest ujęta, tak, że jest tam 11 ale zrealizowana, milionów, no, ale tak, zrealizowana w 4% tylko. Czy źle to oszacowali? Dziękuję bardzo. Polecam książkę pani profesor o tych właśnie kosztach, bo to jest chyba najlepsze źródło w Polsce odnośnie tych prognoz do planów miejscowych. To jest pani praca edukacyjna. Tak, tak, dziękujemy bardzo. To powiedziała pani profesor, że jest bardzo ważne, to pokazuje właśnie, jak wielowątkowy jest ten temat, a dzisiejsza dyskusja i też zainteresowanie, że mimo że po drugi raz wracamy właściwie w ciągu pół roku do podobnej problematyki, to jest nadal interesujące i jest duże zainteresowanie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.